Przez 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych. Dzisiaj jest ten jedyny dzień, kiedy możemy o tym nie myśleć i poświęcić się zabawie. Zawsze tak to bywało, gdy 100 dni nauk zostało. Wielcy, godni szakowie, wysiadowali na zdrowie. W szkole zawsze uczono nas szanować tradycje i obyczaje. Więc tradycji stało się zadość. Nasz bal rozpoczniemy staropolskim, dostojnym polonezem. Niech w jego podniosłą atmosferę wprowadzą nas słowa z Gniewa Jabłońskiego do melodii poloneza Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Ruszaj tam, polski stan. Niechaj tańczą poloneza wszyscy ludzie. Radość snów i serca żar.
jako dyrektor mam przyjemność powitać Państwa na balu studniówkowym w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie. Bardzo serdecznie witam przyjaciół duchownych naszej szkoły, księdza dziekana Zdzisława Golana. Witam serdecznie księdza Emila Sasinowskiego. Miło nam gościć księży. Bardzo miło nam gościć osobę tak blisko wyszkowskiej oświacie, tak bardzo rozumiejącą potrzeby naszej szkoły, czyli obecną wśród nas naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. W czasach, kiedy Jezus chodził po Ziemi Świętej, po Ziemi Palestyńskiej, nie był znany jeszcze prawdopodobnie bal studniówkowy, ale Jezus błogosławił inną formą dziś znanym też zabawy ludzi młodych. Dobrze znamy opowieść o weselu w Kanie Galilejskiej. Błogosławieństwo Jezusa zaowocowało, że nie zabrakło niczego młodym, którzy chcieli przeżyć swój piękny czas związany z zabawą, związany z tym wszystkim, co było wyrażone w określeniu wesele. Czy wystarczy ci te świadczenie?